wielki biały namiot, a w nim ponad 100 stoisk z rękodziełami oraz smakołykami. Po raz kolejny tuż przed świętami w Tarnowskich Górach odbył się jarmark bożonarodzeniowy, podczas którego można było zaopatrzyć się w świąteczne prezenty oraz ozdoby choinkowe. Renifery były robione z poniedziałku na wtorek i z niedzieli na poniedziałek, czyli po nocach. Wesołe choinki. A jak nam się podoba tutaj, no Tarnowskie Góry zawsze kochały rękodzielników. Namiot, organizacja i ciepło, które panuje między nami, wystawcami. Uwierzcie nam, my sobie podrzucamy prezenty sami sobie. Czyli pan prezes Pszczółka z Miodów dostaje prezent ode mnie, a ja od niego. Super, naprawdę super, jest klimacik, jest ładnie, jest dużo ludzi, jest atmosfera, naprawdę. Pierwszy raz się w ogóle wystawiam i no jestem zachwycona i mam nadzieję, że za rok będę, no i też na święta Zajączka też bym chciała być. Widzę, że z roku na rok coraz ciekawiej, coraz więcej wystawców i klientów jakby też więcej, więc coraz więcej osób się dowiaduje o jarmarku. Jestem po raz trzeci i wybieram się do końca świata, bo jest świetna atmosfera, organizatorzy rewelacyjni, jesteśmy tutaj zaopiekowani i zadbani. Polecam jak najbardziej. Odwiedzającym stragany towarzyszyła wykonywana na żywo muzyka. W przerwie pomiędzy wyszukiwaniem pamiątek można było zjeść coś dobrego oraz napić się tradycyjnego grzańca. Nie zabrakło także licznych atrakcji dla dzieci, w tym darmowej karuzeli. Jak Państwo zerkniecie gdzieś tu na moją lewą stronę, to widać, że prócz namiotu, w którym będą odbywały się ciągle wydarzenia artystyczne, ale i jarmark, typowy jarmark, a więc rękodzieło, a więc smakołyki, bibeloty i tym podobne. Po raz kolejny podczas jarmarku odbyły się również warsztaty kulinarne. Tym razem finalista programu MasterChef oraz restaurator Mateusz Gęcel uczył małych oraz dużych miłośników gotowania, jak ulepić idealne łóżka. Starczy z serca to zrobić, tak? Przepis każdy ma od prababki, tak jak ja na przykład. Kaj w ogóle na przykład do ciasta nie używam jajek, tylko olej, gorąca woda, sól i mąka typu 480. I to jest idealne ciasto wyrobione, jest elastyczne, każdy farsz do tego pasuje, można zrobić cienkie, grube, jakie sobie życzy każdy. Takie atrakcje po raz kolejny przyciągnęły tłumy ludzi. Wszyscy zgodnie podkreślali, że tarnogórski jarmark jest jednym z najlepszych w naszej okolicy. My jesteśmy zachwycone takimi rzeczami, powiem szczerze, takimi domkami różnymi, nie, mi się w ogóle takie rzeczy podobają, bo ja w ogóle lubię doceniać ludzi, którzy coś umieją zrobić własnymi rękami, więc to jest super dla mnie, naprawdę. Wszystko jest śliczne. Bardzo ładnie, kolorowo, nastrój piękny, muzyka, wszystko takie wprowadzenie do świąt, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, świetnie, że coś takiego jest, bardzo nam się podoba. Jest super, jest bardzo fajnie. W zeszłym roku był podobny, ale teraz jest fajniejszy, bo przynajmniej śpiewają na żywo, jest naprawdę super. Mamy to, co mamy jeszcze, Natalia? Mamy woskową świeczkę, mamy gwiazdeczkę. Także jest udane. Dopiero weszłam, ale już znalazłam wianek, który zamierzam powiesić na drzwiach, więc teraz już będzie świąteczna atmosfera w pełni, więc bardzo się cieszę. Jestem pozytywnie zaskoczona, nie miałam okazji wcześniej, więc jestem po raz pierwszy i jestem pozytywnie zaskoczona. Myślę, że bardzo wiele fajnych rzeczy można tu dorwać. Na pewno jest to fajny pomysł, taki właśnie, żeby sobie dokończyć te przedświąteczne przygotowania, tak? Gdzieś tam dopieścić świąteczny stół, bo dużo takich właśnie i przede wszystkim oryginalnych, fajnych rzeczy. Tarnogórski jarmark bożonarodzeniowy odbył się w naszym mieście po raz szósty. Bez względu na wiek i zainteresowania, w tym namiocie każdy znalazł coś dla siebie. To były wspaniałe 3 dni, które wprowadziły świąteczny nastrój oraz niepowtarzalny klimat. Ja myślę, że ten jarmark jest no dosyć spoko, stroiki, choinki i takie tam cuda. I ogólnie życzę wesołych świąt.